spotkanie z kabaretem tej i promocja książki pana Krzysztofa Wodniczaka, a przez jej pryzmat spotkanie z Aleksandrem Gołębiowskim, współzałożycielem i jednym z liderów kabaretu tej przez wiele, wiele lat. Nasze spotkanie w klubie miało charakter i wspominkowy, bo to było nie tylko wspomnienie przeszłości kabaretu tej, ale również kilku dekad PRL-u w tej takiej kabaretowej, satyrycznym, krzywym zwierciadle, jak również mieliśmy okazję wysłuchać sympatycznych piosenek, które wszystkim kojarzą się z tym legendarnym kabaretem stworzonym przez Zenona Laskowika, tym kabaretem tej. Myślę, że to jest fajna okazja do tego, żeby powspominać minione czasy, ale również, aby opowiedzieć o jednym z najlepszych polskich kabaretów, jaki był w ciągu ostatnich 100 lat. Stara, zniszczona, sponiewierana. Jakbym się zbyt często do ciebie dopierał. Miętosił, tarmosił, poniewierał. No chuda jak szkapa, dotyku jak szmata. Słuchajcie, ile sytuacji wyjątkowych była przez nią naprawdę, słuchajcie, wyjątkowa klapa. Koledzy to się śmieją, a koledzy to się cieszą, a kolegów to zawsze była gruba, nie? A ty co? Byłaś, jesteś i będziesz chuda! Stara, zniszczona, sponiewierana! Kochani, drugiej takiej nie znajdziecie na świecie z przysłowiową świeczką. Dlatego denerwujesz mnie, ty! Ty! Ty moja chuda, studencka portmonetka. Ja nie wiem, że rokę sam zrobimy, nie mamy dużo interesu. Olga Gołębiowski wymyślił taką formułę, żeby przekazać pewne najciekawsze fragmenty z kabaretu tej i z teatru. I jako, że ja popełniłem książeczkę spojrzenia nie tylko na teja, także tutaj w tym gronie towarzyszę i okazuje się, że taki pomysł, jak zauważyliście, jest trafiony. Ludzie potrafią wspominać, cieszą się tym. Okazuje się, że te teksty, szczególnie śpiewane z repertuaru kabaretu tej, znają, intonują. I taka, powiedziałbym, bardzo wspomnieniowa, nostalgiczna podróż po alejach czy ulicach Poznania lat 70. Na przykład taki Laskowik z deską sedesową. Laskowik z Rewińskim. Rewiński. Smolej na rękach Litwina i Leszka Bujtowicza. To z derwów. Od takiej parze nie sposób nie zapomnieć. Tutaj Grzegorz Warchoł i Janusz Rewiński. Też jest cały rozdział o muzyce w Teju, o Górnym, o Hubercie Szymczyńskim. Oczywiście w tej książce znajdują się teksty spółki autorskiej Krzysztof Jaśniak, Zenon Laskowik oraz po raz pierwszy udało mi się przekonać Zenona Laskowika siedem swoich samodzielnych tekstów w tej książce jest opublikowanych, zamieszczonych. Kochani, żegnamy się też kultową piosenką, na pewno ją znacie. I chodźmy do domu, późno już. Każdy do bramy swej ma klucz. A gdy was bramy spotka stróż, to zapytajcie go, i
już. Ojczyzna, ojczyje, jak to z nami jest. Ojczyzna, ojczy wie, czy nie zbłądzi gdzieś. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. Chodźmy do domu, bo już czas. Kolejna zima czeka nas. A gdy las w drodze spotka stróż, stój, to zapytajcie go i już. Ojczyzna, ojczy wie, jak to z nami jest. Ojczyzna, ojczy wie, czy nie zbłądzi gdzieś. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. A gdy za rok znów się spotkamy, słuchajcie, jeszcze większe będą zmiany. Nowe podwyżki, co? Wtedy widząc już, co mamy, raz kolejny zapytany, wszyscy kochani. Ojczyzna, ojczy wie, jak to z nami jest. Ojczyzna, ojczy wie, czy nie zbłądzi gdzieś. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc!